I co? 3 razy cheeseburger 675. Kola, a woda za free. Z kranu leje. No na pewno z kranu. No, ale masakra. Po norwesku się nie idzie tutaj z kobietą porozumieć, po prostu... No to jedna chyba tylko po angielsku, nie? Bo aha, tak ona nic nie rozumiała. Aha, tak to nie wiem, to może. Ty mówisz po norwesku na sorry? Się uczyć. Jak chcesz być tak jak ona, to coś nie. No nie wiesz, może ona jest dla klientów angielskiej. Może. I co, do picia cola. Ale menu to tutaj dupy nie urywa. Jakieś dwie takie żółte podłe kartki wydrukowane. No. I to w centrum, bo... Centrum i to dobrze punktowane. Stąd też żeśmy się tutaj udali. No nic, się okaże. Taki to zawodnik. Wjechał tu już konsumpcja. I jakie, dobre? Okay. Czy takie se? No dobre, ale nic takiego wow, żeby to tyle miało kosztować. Co jest? Muszę jakąś kosztówkę z niższą po burgerze założyć. Moja Luna się... No to byli, zjedli. No ale to ogólnie, a to z tego tak wali. Uf. No, nie no, smakowo nieźle, ilość... że tak powiem, na granicy. Ilość jest taka, że jakby było bez frytek, to nie. To by była lipa straszna, to bym był głodny nadal. Ale jak wieprz dopchało zimiokiem, no to już będzie tak z koperkiem. Tak i posolone porządnie, żeby jeszcze tam jakieś drikę zakupić. No, ale spoko. Wyloty są. Osłychać samo, jak żeśmy tutaj siedzieli, no to już, no to przynajmniej dwa wyloty były, także małpy skaczą. No, no i za chwilkę gdzieś się będziemy przemieszczać dalej. Tam chyba nastała walka z tym, z paraglidy, z paralotnią. Nie. Ale ładnie, trawka wystrzyżona, fajne miejsce, podoba mi się, jest zrobione... turystycznie i ładnie, pod turystykę i ładnie, pod wypoczynek. No, gość tam walczy. Będzie podejście drugie chyba. No. No, no chodzi. Paralotnia. Ale paralel to zaleci w parach. Nie, na parze. Ale para lotnia. Para. Ten osobnik takie mądrości głosi. O, postawiony. No ciekawe, czy nałapie gość noszenia. Klęska. Nie, no mama. Position, try to put your hands. Yes, a little bit more. Perfect. That's good. Okay. Wanna go lower. There you go. Because you're faster, okay? Now you wanna go up. Okay, very good. Perfect. Now you wanna come to me. Perfect. But it doesn't have to be so extreme. Just, you know, you're here and you go like this. Perfect. Okay, perfect. Remember when we are in the tunnel, we do the movements very slowly. Okay, perfect. Okay, all right. Here, all right. What about the side slide? Wait, ręka no, i noga. Just, okay. You just keep your head straight. No, looking at me, all right. And it's just a little bit, so just that. Okay, and your legs straighten a little bit. Perfect. A little bit less. Perfect. Now to the other side. Perfect. Okay, that's for the side slide. Okay, good. Now, turns, turn this direction.
Yes. Turn this direction. Perfect. That's all we need. And now it's your turn. Okay. Arms a little bit more. Perfect. Very good. All right, you want to go faster? Go down. Nope. There you go. Exactly. If you have to think that if you want to go down, you have to look up. And if you want to go up, you have to look down. It's kind of weird, but okay. Now you want to float, go up. Then it's when you go down, exactly, right? Once again, you want to go faster. Legs, bend your legs, bend them. Okay, a little bit more. Perfect. And you want to go up. Perfect. Very good. Now, turn in that direction. Look, don't be afraid of looking. Perfect. Now turn in that direction. Perfect. It's very important to move your head. Okay, don't be afraid. Just move your head and then turn your arms. Very good. Now, the side slides. Would you be able to? And in which direction are you going? Nope. Yeah, remember that you're pushing away from something. Okay, so if you do this, you're going that direction. Remember? Okay, now go to the other side. Wow, very good. Okay, relax. Climbing area, they have a playground for kids. For kids. And now, come on, in 2 years you're gonna be skydiving, you're gonna kick her ass. Yeah. And then you have like a nice, quite nice park here. No to co, to dojechali, zbriefowani na jutro i przyjechaliśmy sobie na strefę teraz zobaczyć, co tutaj się dzieje. No ale w ogóle teren inny niż... Nie, popatrz się. A może to jest motoszybowiec, bo to strasznie szerokie skrzydła ma. No ale tak właśnie, kurczę, mówimy, że to teren to tutaj jest w ogóle inny niż tam koło tego Stavangeru. Normalnie lasy są takie tutaj, tak jak w Polsce normalnie, tutaj taki sosnowy las. Aha, niebawem będzie zrzut. A i spiralka. Ty też tak umiesz? Co? Też tak się... Też. Ale tak się raczej jest niewskazane. A myślisz, że zrobił kulkę? Nie wiem. Ha? One, two, three, four, pięć. Lecą sobie spadochroniarzyki. Inhop, taka akcja. Umawiają sobie jakieś miejsce i wyskakują sobie gdzieś tam, a nie w miejscu na strefie zrzutu takiej standardowej.
Ojejku, to wyobjeżdżane dość w miarę. No, będzie szumieć w nocy. Godzinę mamy 20:14. Kolega odwieziony, jeszcze jakieś zakupy żeśmy zrobili. Szybkie typu woda. I co się dowiedziała? Że będzie się skoro jest wstępny. I co, i tam się wrzuca? No. Bo prysznic w podychu. No, także tutaj wiemy mniej więcej na czym stoimy. Trzeba wypocząć, bo jestem złochany. I to sradzę, może jeszcze tylko bym tutaj drona puścił. Mam tam jeszcze, w sumie to mam dwie baterie, bo tej jednej wylatałem tylko kawałeczek. Ale mógłbym tym dronem sobie wystartować i zrobić fotkę tam z góry tego wodospadu. Myślę, że by była ładna. Następuje obczajenie w części sanitarnej. Instalacja elektryczna zrobiona fachowo. Patrz, to jest normalnie na przedłużaczach. Zostaw tą klamkę.